Każdy czasem zastanawia się nad tym, dlaczego robi to, co właściwie robi. I każdy czasem miewa chwilę zwątpienia w swoje ścieżki życiowe, w swoje pasje. Ale często mogą nam w tym pomóc nasi znajomi, którzy często być może widzą w nas coś, czego my sami w sobie nie dostrzegamy. Jakie są wasze ulubione rzeczy w tworzeniu YouTube'a? W czym? W tworzeniu YouTube'a. Ej, dobra, ja mam. Ja też mam. Serio? Robię coś kreatywnego i to jest to, że siedzę i opowiadam o swoich, nie wiem, bólach i radościach do kamery, ale potem ogląda to dużo ludzi, którzy mogą wynieść z tego coś dla siebie i też piszą, że no jakby, nie wiem, poprawiło im to dzień, zepsuło im to dzień, albo że nie wiem, nie wiem, trochę zmieniło ich perspektywę, albo nie wiem, podkreśliło, że warto o czymś pomyśleć. A ty? Kiedyś bardzo lubiłem w YouTubie to, że nawet jak się okazywało, że tylko jedną taką wiadomość dostawałem, albo tylko jeden taki komentarz, że ktoś to zobaczył i to było fajne. Kiedyś robiłem dużo takich vlogów w jakimś tam porozstaniu czy coś. I pamiętam, że dostałem taką wiadomość głosową na Instagramie od gościa, który powiedział, że to w ogóle tak wzruszyło i tak fajnie się poczuł, że nie tylko on tak ma teraz. I że przez to, że to się pokazuje w internecie i robi się z tego vlogi, to się normalizuje czucie się gorzej. W świecie, w którym wszystko jest idealnie, wszystko jest super, wszyscy są szczęśliwi, wow, jest lato, korzystajmy z życia, też można się czuć gorzej. No. I fajne jest takie uczucie, kiedy widzisz to u innych i czujesz się, że no dobrze, no, teraz się tak czuję, inni też się tak czują i to jest okej. Okay. Właściwie to trochę zastanawiam się, co wyróżnia takich dobrych znajomych. I mam wrażenie, że ci ludzie, z którymi ja się po prostu znam, mają ze mną jakieś części wspólne. Coś takiego, o czym możemy porozmawiać razem, w czym możemy się zanurzyć wspólnie. To nie są tylko właściwie te same wartości, tylko to jest właściwie całościowo podobny styl bycia. Wydaje mi się, że każdy powód jest dobry, żeby poznać swoich znajomych. Jeżeli robimy to w bezpieczny dla siebie sposób, to internet też może być takim miejscem. Tam jest Instagram. No i właśnie trochę o to chodzi, że jakby spotykasz ludzi ze swojego świata, którzy rozumieją twój świat, rozumieją co robisz, rozumieją dlaczego to robisz i nie masz od nich komentarzy ej stara, przestań, albo ignorujesz nas, albo co ty robisz, bo oni rozumieją to i wiedzą co ty robisz. I myślę, że to jest chyba taki sekret dobrych relacji, dobrych znajomości, że jakby jesteś w świecie ludzi, którzy ciebie rozumieją i ty rozumiesz ich i dzięki temu jest ta wzajemna akceptacja. To, że jakby nie zostaniesz uznany za wariata, kiedy coś robisz, tylko ktoś cię dopinguje, ktoś ci kibicuje, ktoś cię wspiera przy tym, myślę, że to są bardzo, bardzo ważne cząstki. I właściwie mam tak, że żeby zdobyć takie znajomości i takich ludzi wokół siebie, to mi to właściwie zajęło chyba 29 lat i dopiero teraz jest to taka ogromna ulga. Że masz nagle jakąś grupę społeczną i przynależysz do niej i czujesz się z nią dobrze. You got a fast car. I wanna take it to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Started from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. Musimy się tam w slow motion przebiec. To jest dla biegaczy, co idą biegać. I żeby się ochłodzili. Okej. Nie widać, co to było! Właśnie mówiłam, że to jest takie surrealistyczne, że siedzimy tu wszyscy razem w jednym samochodzie, że najpierw... To jest też Adam. Tak, że najpierw ja oglądałam Ej mnie, jeszcze zanim założyłam swój kanał. Później, już mając kanał, oglądałam Adama kanał. A teraz jedziemy sobie. A teraz wszyscy jedziemy jednym samochodem w ogóle. Co?
jajco. Mam inspiracyjny fragment. Pijemy alkohol, który jest 0%. Będzie prezentacja, będzie ten hall alkoholu, który absolutnie nie jest żadnego rodzaju alkoholem. No. Jest tak, że generalnie poszliśmy do sklepu i naszą ostatnią fazą i odkryciem jest to, że nie trzeba pić alkoholu, który jest alkoholowy. Nie, naszą fazą i odkryciem jest to, że nie trzeba pić alkoholu. Tak, i teraz jakby jest to reklama nie picia, a nie picia, tylko nie picia. I to nawiązuje do twoich storiesków i ankiety. Tak. To jest wszystko przemyślane, to jeszcze nazywa strategia komunikacji, moi drodzy. Dobra, więc żeby nie było, bo to nie jest w żaden sposób sponsorowane i nie o to nam chodzi. Chodzi o to, że... A mogłoby e-mail nasz jest podany w pierwszym przypiętym komentarzu. O, ty? No okej. Okay. Tak, możemy tu jeść. Czy ktoś za to zapłacił? Nie. Nie. To jest od sponsoru. Nie mamy sponsorów tego odcinka. To jest jakiś coś rodzaj szampana, czegoś takiego. Coś emulsujące, nie alkohol. Tak, i jest też 0%. I jakby realnie pierwszy raz zrobiliśmy takie spotkanie, które, na którym pijemy trunki, które w żaden sposób nie zawierają alkoholu. Na koleje. Ej, ciekawe jest w ogóle wystarczy w ogóle, co? Ale co? No, że ciekawie jest bez alkoholu. Że pomimo tego, że alkoholu nie ma, już to jest wszystko alkohol free, to i tak całkiem nie, że nam się tutaj rozmowa nie. A myślę, że bez by się chyba. No jest bez, właśnie to znaczy, że w sensie, że no, nie jest konieczne alkohol, żeby się wypiła, no właśnie to klimatyzacja jest jak najbardziej wskazana. Pomimo tego, że jesteśmy inni, akceptujemy swoje światy i wyciągamy z tego to, co najlepsze. Inspirujemy się nawzajem poprzez swoją twórczość, a później na żywo jesteśmy w stanie rozmawiać o różnych kątach widzenia. I chyba to jest to, co najbardziej lubię. Naprawdę wspierająca grupa ludzi to może być poważna i duża trampolina w twoim rozwoju, bo jest to inspirujące, świeże i zmieniające ciebie, twoje spostrzeżenia i twoje życie. Ten wspólny mianownik, YouTube, sprawił, że poznaliśmy się. I chyba nie mogłabym być bardziej wdzięczna za tą ilość ciepła, energii, empatii, którą dostałam przez ten weekend od tych cudnych ludzi. Traktuję to jak taką moją mini przygodę. Ale lubię ostatnio wracać do Wrocławia. Całkiem przyjemne jest dla mnie to miasto. Ale to chyba nie chodzi o samo miasto, tylko właśnie o ludzi żyjących tutaj, z którymi mocno się identyfikuję. To
ważna informacja. Kolejny vlog, który się pojawi tutaj na kanale, będzie vlogiem tylko dla wspierających kanał.